Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Pan Adam Matysek odsłoni w tej chwili figurę Piotra Celebana zbudowaną z 65 tysięcy klocków. Dobrze? Poprośmy pana Adama. Panie Adamie, ja panu troszeczkę pomogę. W Polsce wystawa budowy z klocków Lego, 39. edycja naszej wystawy. Drugi raz jesteśmy na stadionie Wrocław. Wystawa startuje jutro, czyli 17 listopada. Zostajemy do 28 stycznia. 1700 metrów kwadratowych, ponad 100 makiet, a wśród nich dużo, że tak powiem, rzeczy hitowych. Mamy Star Wars District, mamy Human Body District, mamy postaci, pojazdy. I mamy Air Force One, czyli replikę samolotu prezydenta Stanów Zjednoczonych zbudowaną w skali 1:7, 11 metrów długości, 10 metrów rozpiętości, ponad milion klocków zużyliśmy na tylko ten model. No i w końcu mamy Aleję Gwiazd Sportu. Aleja Gwiazd Sportu to jest taki projekt, w którym pokazujemy osiągnięcia znanych zazwyczaj polskich sportowców, ale nie tylko, ponieważ za granicą, kiedy byliśmy z naszą wystawą, zdarzało nam się też pokazywać innych sportowców. Tutaj wśród reprezentantów Alei Gwiazd na stadionie Wrocław będziemy mogli zobaczyć figurę Roberta Lewandowskiego, figurę Rafała Sonika i co ważne wraz z jego układem i co najważniejsze wydaje mi się tutaj, figurę kapitana Śląska Wrocław Piotra Celebana. Te wszystkie figury zbudowane w skali 1:1 trzeba przyjść, zobaczyć i ocenić, czy tak naprawdę są podobne. No, klocki Lego lubię bardzo, a Piotra Celebana znam, bo jestem czasami z tatą, chodzę na mecze i no, uważam, że jak na obrońcę to gra bardzo dobrze i zasłużył na to, żeby miał tą figurę. Bardzo jest podobny Piotr Celeban, fajnie wygląda, bardzo się cieszę, że dał mi autograf i mam od niego zdjęcie. Odkąd mam dziecko 5,5 roku, więc tak naprawdę codziennie praktycznie się bawię w Lego, ale widząc taką wystawę, akurat swoją postać, no to jest kapitalne uczucie i wielu by chciało być na moim miejscu. Odzwierciedlenie jest takie same, skala 1:1, wszystkie elementy z koszulki czy mojej postaci praktycznie jest takie same. Wiadomo, że to klocki Lego to kwadraciki, prostokąty. Ale uważam, że wykonali kapitalną robotę i teraz się tylko z tego cieszyć, no i pokazać akurat synkowi, żeby zobaczył tatę z klocków Lego. I to naprawdę wielkie podziękowania dla Rafała Szymańskiego, który zaproponował mi akurat, że zrobię ze mnie z klocków Lego i być w gronie wybitnych sportowców, nie tylko znanych w Polsce, ale i na świecie, bo Robert Lewandowski, Marcin Gortat, Rafał Sonik czy Agnieszka Radwańska, no to są osoby rozpoznawalne na całym świecie. Ja akurat będę miał koło nich figurkę, no to rozpiera mnie duma i to jest wielka nobilitacja dla mnie.